Moc gorących pozdrowień dla wszystkich retro-maniaków ze słonecznego resortu Sandy Beach z wyspy Korfu. Co dwa powody, dla których wybrałem właśnie wspólnie z rodziną ten resort. Szczerze powiedziawszy, trzeci powód dopiero zastałem na miejscu, który utwierdził mnie w przekonaniu, że ten wybór był strzałem w dziesiątkę. Pierwszy powód jest taki, iż w każdym pokoju hotelowym znajduje się Commodore 64. Jest to niewątpliwie ukłon właścicieli hotelu dla wszystkich fanów marki Commodore, przede wszystkim Commodore 64. W wolnych chwilach oczywiście można sobie zagrać swoje ulubione legendarne gry na tym 8-bitowcu. A drugi powód jest taki, że każdy z uczestników dostaje taką oto pamiątkową koszulkę, co niewątpliwie będzie nie lada gratką i pamiątką dla wszystkich komodorowców. Trzeci powód jest taki, iż tutaj na miejscu znajduje się takie centrum, Funland, centrum związane z rozrywką, w której znajdują się liczne, by nie powiedzieć, około 10 bądź też 15 automatów klasycznych sprzed lat 80. i 90. Jakie to są, jak to wszystko wygląda, to wam wszystko pokażę. Zapraszam. Oczywiście dwa pierwsze punkty to są takim wakacyjnym żarcikiem, ale trzeci jak najbardziej prawdziwy. Chodźcie, zobaczmy co jest w środku. W środku mamy parę stołów z bilardem, ale co najważniejsze, chodźcie. Mamy automat z figurki, Sega Turbo Car, Ridge Racer, trzy kolejne wyścigówki. Moto Hala i Tawica, wyścigi na motorze, Ridge Racer. Flippery. A tutaj mamy Flippery, tak jest, z żonami podpowiada. Strike Race 3. Co jest związane z koszykówką, podejrzewam, że z NBA. Kolejny automacik. Mamy strzelnicę, Leather N4 SES, czyli strzelanie. Tu mamy co, wyścigi na skuterach, tak? Radical Bikers. Jakiś jest kondor, kabinet, tu jest Virtua Striker 2, kolejna Virtua Striker 2, oczywiście Pac-Man. Pac-Mana nie mogę zabrać, bo oczywiście sobie zagramy Pac-Mana, prawda? Miał. Tutaj mamy Fatal Fury, nie wiem co to jest za gra. Zobaczcie tutaj na środku. Na środku mamy tak. Jakaś gra, tylko co to jest za gra? Power Instinct, tak? To będzie jakaś bijatyka. Może to jest Street Fighter, nie wiem. Tu mamy jakąś grę zręcznościową, nie wiem co to jest. Tu mamy piłkę nożną. Tu mamy też jakąś zręcznościówkę. A to jest chyba Alien. Alien, tak, jakaś wersja Aliena. Może będzie pisało? Będzie pisało czy nie? Game Over? Niestety się nie dowiem. Nie mam co tutaj zobaczyć. Street Fighter 2, Tetris, Google. A tutaj co mamy? Nie wiem co to jest za gra. Nie wiem co to jest za gra, to jest chyba coś, gra przeglądarkowa, graliśmy to kiedyś. Buble. A tutaj? Chyba buble. Tu też jakieś buble, buble czy coś takiego. A to? Co to za gierka? Punk. No nie wiem, ale zagrajmy w jakąś grę. Janusia, 1 euro prosimy. Zaraz wymienimy pieniążki, zagramy w Pac-Mana. Michał, zagramy w Pac-Mana? A potem jeszcze pogramy w ten. Dobra, 0,5 euro. 0,5 euro taka przyjemność kosztuje. Idziemy wymienić pieniążki. Michał, chodź!
Michał. O, tutaj Tomek się już zainstalował na piłce nożnej. Dobra, idziemy wymienić pieniążki do wspaniałego urządzonka. Dobra, rzucamy 1 euro. Wybieramy na połówkę rozmiana. No idziemy zagrać w Pac-Mana. Idziemy zagrać w Pac-Mana. Gdzie był Pac-Man? Dobra, Elusia, teraz pomożesz nam. A my sobie idziemy w Pac-Mana zagrać. A chyba się nie da. Dobra, to ja najpierw zagram i hałku, a potem ty sobie zagrasz. Prawie jak bym grał na Commodore 64. O, ten był szybki. Ciekawe, czy mi się uda. Ale mnie ściga. Cicho, to się uda. Dobra, teraz to będzie. Czekaj. To dobra, to ja tam w planszę jeszcze zagram. Może mi się uda to przejść. Teraz ty, młode pokolenie, wsiadam sobie. Szybko. Tutaj masz. Dobra, tak. Jak ci idzie, Michał? Miss Pac-Man. Co, to nie? Dobra, to jeszcze raz zagramy. Dobra, proszę, rzucaj. No to winą miał, buble w ogóle idzie w zagranie. To od ciebie buble w ogóle jeszcze zagramy. Tu jest buble w ogóle. Michał. Na jednym. Chyba na jednym. To co, spróbujemy coś jeszcze na czymś? No, na czym Na czym spróbujemy, miał? No,
Na czym spróbujemy? Popatrzcie. Który automat jeszcze spróbujemy ograć? O, może tego. Aliena zagramy. Dobra, skoczymy rozmienić jeszcze jeden raz. 1 euro. Szybciutko. Polecimy rozmienić. I spróbujemy ograć Aliena. Dobra. 2 razy po 0,5 euro. Dobra. No to zagramy w Aliena. Ja spróbuję teraz, a co mnie za chwilę zagrać. Za chwilę spróbujemy. Konami, 1990 rok. Dobra. Co naciskamy? A czemu ja nie gram? A, bo za chwilę rzeczy. Nie, czemu? Coś mnie oszukało. Coś mnie oszukało, bo rzuciłem pieniążek i co, i nie ma nic. Greczy to są oszuści. Greczy to są oszuści. Będzie coś czy nie będzie? Chcę wrzucić jeszcze jeden. No i co? Wrzucę jeszcze jeden i co? Teraz. Dobra, jak się strzela? Ja cię chcę. Dobra. Super Tomcio. Dobrze, wciśnięty autofire. Czy nie masz strzelać? Na to się nie da. Dobra. Jaka rzeźnia. O! Ciara. Pięknie, pokonuj. Tomek, zobacz, popatrz, jak ja walczę. A co to jest? Bazooka? Tomek, ty też grasz, co? O, poszedł z dymem. Chcesz sprawdź? Siadaj. Tu strzelasz, a tu sterujesz. Tu tylko, Michałku, strzelasz. Możesz... No, nawalaj, nawalaj. Pięknie. Możesz trzymać, wciśnięty. Nawalaj. Pięknie. Dawaj, 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 Misiu. Super. Pięknie. No. No nic, trudno. Dobra, kochani, to byłby taki króciutki rzut na salon z automatami na Korfu. No i co? Do zobaczenia wkrótce w następnych odcinkach. Cześć!